A już ustawiam transmisję na Facebooka, tak żeby osoby czekające na dzisiejszy webinar do nas dołączyły na Facebooka. A w międzyczasie, słuchajcie, ja mówię, zapytam się was, bo ja zaczynam tu rekolekcję, u nas zaczynamy rekolekcję i u nas zawsze są tak dziwnie, wtorek, środa, czwartek, bo tak ksiądz proboszcz wymyślił i pierwszy raz myślałem, że mi się upiecze. Nie pójdę na rekolekcję, ponieważ nie mam wychowawstwa w tym roku, po wielu latach. No ale niestety koleżanka się rozchorowała i muszę iść na tę rekolekcję do tej szkoły. Wróć do tego kościoła z tej szkoły. Razem, uwaga, z drugą klasą, których nie znam w ogóle, tak więc mam nadzieję, że nie pogubię tych dzieci. Dzieci nie pogubił, właśnie. No i właśnie takie pytanie do tych, którzy nas słuchają. Słuchajcie, i już przechodzimy za chwilę do robotyki. Czy u was też jest tak, że są rekolekcje i wychodzicie na przykład na tą 9.30, na 10.00 do kościoła? Tak z czystej ciekawości pytam. Idziecie z dziećmi? Czyli taka eskorta do kościoła? Ktoś pisze. Jeszcze się zapytam, czy jest to w środku tygodnia, bo u nas było tak, o poniedziałek, wtorek, środa, chodzicie z dziećmi, dzięki Renata, za to u nas... Dzieci z rodzicami, to ciekawe. U Jana dzieci z rodzicami. U Jana dzieci, no świetnie. Na tym, a u nas właśnie tak zrobił probo, że wtorek, środa, czwartek, żeby ludzie na weekendy nie jeździli przedłużone. Bo tak bywało, że cyk, Zakopane i tak dalej. Nie? Ale to nie macie lekcji? Czy macie lekcje? Mamy. Tylko wychodzi... mamy. Na przykład jutro pierwszą lekcję, o 9 się zbieramy, idziemy do kościoła, dwie lekcje miną w kościele, tak, bo to z wyjściem i powrotem, i później czwarta lekcja z powrotem wracamy do akcji. No, kiedyś to było tak, że jak rekolekcje były, no to w ogóle nie było lekcji, także to człowiek czuł, że aleluja, po prostu, teraz na chwilę. Pamiętam, to dawne czasy. No dobra, dobre czasy. Tak słowem wstępu, żeby ci, co się spóźnili, mogli do nas dołączyć, nie, to dokładnie. Was zagadałem, słuchajcie, a idziemy dzisiaj do siódmej części, to jest dość ważne, bo po pierwsze, sponsorem dzisiejszego odcinka, jak na ulicy Sezamkowej, jest literka U. Otwarte. Dokładnie. A tak, no. W sumie dzięki pani magister bibliotekoznawstwa, że pani tutaj to zaznaczyła, bo to dość istotna informacja, że to jest U otwarte. Tak. Ja nie pomyślałem o tym. Tak. Dlatego masz mnie. Ja to pilnuję. Właśnie, no, ale jestem anglistą, mam tylko jedno. Tam nie ma U zamknięte. Mam tylko jedno U w swoim słowniku. No ale słuchajcie, do czego dążę? Słuchajcie, do tego, co dzisiaj będzie, bo dzisiaj będą świetne rzeczy. Przede wszystkim, słuchajcie, będzie internet rzeczy oraz sztuczna inteligencja. To są naprawdę fantastyczne rzeczy, jeżeli chodzi o zastosowanie zarówno w Scratchu, MakeBlocku, czyli MBlocku i użyciu wspólnie z Cody Rocky. Więc Jola pokaże internet rzeczy, ja pokażę sztuczną inteligencję i będziemy, mam nadzieję, się świetnie bawić. Ale co więcej, to jest nasze przedostatnie spotkanie, czyli za miesiąc, słuchajcie, będzie to już ostatnie spotkanie z cyklu i tym samym zamykamy cały kurs. Dla tych, którzy solidnie wyzbierali te literki, będzie, że tak powiem, możliwość zdobycia certyfikatu bez testu końcowego, a jeżeli ktoś nie zbierał literek, to albo może sobie te literki pozbierać, oglądając nasze nagrania, które dostępne są na YouTubie Mentor Systemy Audiowizualne, to jest profil naszego partnera technologicznego i u niego tam zamieszczamy, tak, bo on też dystrybuuje właśnie te roboty jako jedyny oficjalny dystrybutor w Polsce w połączeniu sił z firmą Trobot. I dla tych, którzy tych literek nie zbierali i nie mają, słuchajcie, będzie możliwość zdania klasóweczki, czyli zaliczenia tak testu i pozytywne zaliczenie, no to już Jola będzie decydować tak naprawdę w ilu procentach pozwoli wam zdobyć ten magiczny kod. Postaram się z tym kodem i z linkiem udajcie się po odbiór certyfikatu całego kursu. To jest dość ważne. To nie jest certyfikat za webinar, tylko to będzie certyfikat wystawiony za cały kurs programowania z Cody Rocky. Dokładnie. I to tak tyle słowem wstępu. My jak zawsze podzieliliśmy się rolami z Jolantą, mamy nasz scenariusz, bo nie wiem, czy wiecie, ale mam scenariusz. Jola zawsze przygotowuje wspaniałe scenariusze tutaj do naszej wspólnej pracy i jak zawsze pierwszeństwo mają kobiety, tak więc oddaję was we wspaniałe dłonie oraz świat Jolanty, która zaczyna od internetu rzeczy. Dokładnie.
Kochani, czyli tak jak już piękny wstęp zrobił Sylwester, długi, ale potrzebny. Ja dzisiaj internet rzeczy, czyli jak to nazywam, przenosimy naszego robota na wyższy level. To już nie jest tylko jeżdżenie po macie, to już jest po prostu coś więcej. Teraz przełączę się na mojego Mayblocka. I kochani, pierwsza najważniejsza sprawa to internet rzeczy, to jest nic innego po prostu jak kolejne rozszerzenie. Te rozszerzenia mamy oczywiście, jeszcze raz pokażę, tutaj w tym plusiku z napisem rozszerzenia, tego napisu tak do końca nie widać, ale musicie mi uwierzyć na słowo. I mamy oczywiście rozszerzenia dla duszków i mamy rozszerzenia dla urządzeń. My tutaj właśnie dzisiaj potrzebujemy internetu rzeczy. Tutaj już sam opis nam wskazuje na to, że kiedy połączymy kod do internetu rzeczy, poszerzymy jego ciekawe zdolności. I co jest główną cechą internetu rzeczy? Wszystkie możliwości internetu rzeczy wynikają z tego, że możemy połączyć naszego robota z internetem. Poprzez połączenie z siecią Wi-Fi może on pobierać przeróżne informacje. Możemy się dowiedzieć, jaka jest maksymalna temperatura w danym miejscu, jaka jest minimalna temperatura, ale także możemy to sprawdzić w dwóch jednostkach, w stopniach Celsjusza i Fahrenheitach. Możemy sprawdzić, jaka jest ogólna pogoda, jaka jest wilgotność. Poza tym możemy sprawdzić dokładnie jakość powietrza. To, co jest teraz, można powiedzieć, na topie, ale już dawno powinno naszą uwagę przykuć, czyli jakość powietrza w wielu różnych parametrach. Tak? Od dwutlenku siarki przez PM10. Wszystko to możemy sprawdzić także w dokładnej lokalizacji. Taka fajna ciekawostka to możliwość wskazania wschodu, zachodu słońca w określonym czasie, godzinach, minuty lokalizacji, ale także wysyłanie wiadomości w chmurze. I właśnie po to, żeby korzystać z internetu rzeczy, nie wystarczy tylko pobrać rozszerzenia, ale też bardzo ważne jest to, żeby być zalogowanym. Ja tutaj już mam u góry pandę, to znaczy, że jestem zalogowana. Jeżeli nie macie tutaj pandy lub innego awatara, jest on taki szary, bezkształtny, to wtedy znaczy, że musicie się zalogować. Inaczej internet rzeczy nie będzie działał. Kolejną ważną rzeczą, oprócz połączenia się oczywiście z naszym robotem, jest to, że z internetem rzeczy pracujemy w trybie wyślij. Tak? On nie działa w trybie live. W trybie live będzie działało właśnie sztuczna inteligencja, o której opowie więcej Sylwester. No i kochani, kiedy już mamy pobrane nasze rozszerzenie, warto zacząć od najważniejszych rzeczy, czyli najpierw od połączenia z siecią Wi-Fi. Bierzemy z zakładki zdarzenia tutaj blok, który nam uruchomi to. Ja biorę, kiedy kod uruchomi się, żeby mieć pewność, że to się od razu włączy. I teraz kolejny blok, pasujący tutaj oczywiście, połączenie z siecią Wi-Fi. I kochani, tutaj mamy wpisane domyślne cyfry, tutaj mamy domyślną nazwę. Żeby połączyć się z internetem, który mamy w pobliżu, musimy tutaj wpisać oczywiście jego dokładną nazwę. I to, tego musimy pilnować. Jeżeli nie będzie nam się chciało tutaj coś połączyć, coś nam nie będzie wychodziło, to może główną przyczyną pierwszą, którą musimy sprawdzić, to jest oczywiście to, że źle wpisaliśmy nazwę. Ja tutaj mam teraz taką skomplikowaną nazwę mojego routera. Sprawdzam ją jeszcze raz. MF286-2C4BF7. I tutaj w miejsce tych 8 cyfr wpisujemy oczywiście dokładne hasło. Oczywiście ono będzie tutaj jak najbardziej dla Was widoczne, ale nie sądzę, żeby ktoś z Was miał możliwość połączyć się z moim routerem. Chociaż dajcie znać w komentarzach, może ktoś jest tutaj z okolic Goleniowa. I kochani, kiedy mamy już wpisane parametry, jeszcze raz sprawdzę to hasło, 2G4BFY52X, to na co chcę zwrócić waszą uwagę, żebyście sobie uruchomili tutaj, umieścili coś, co da Wam znać, że już jest to połączenie, że ono nastąpiło, tak? No bo połączenie następuje, a my nie wiemy, czy on już się połączył, czy się nie połączył, czy coś zagrało, czy nie zagrało. Więc ja tutaj sobie, żeby nie musiała Wam pokazywać tego kodeja, ustawiam sobie dźwięk, tak? Więc
Mam połączonego robota, jestem telegonem, wysyłam. To troszeczkę potrwa. O, zobaczcie, jak szybciutko. On dzisiaj już się wiele razy łączył z tym internetem, więc może dlatego tak fajnie to wyszło. Ale musicie być cierpliwi. Często pierwsze połączenie może chwilę potrwać. Tak, jeżeli to nie wychodzi, sprawdzamy jeszcze raz wszystkie dane, hasło, nazwę naszej sieci. Jeżeli macie sieć bez hasła, ja też tu mam taką jedną, po prostu wpisujecie nazwę i tutaj zerujecie, nic nie wpisujecie, tak? To znaczy, że jest sieć publiczna, nie ma hasła. I tu już mamy połączone i teraz chcielibyśmy skorzystać z kolejnych opcji naszego internetu rzeczy, czyli na przykład chcielibyśmy sprawdzić maksymalną temperaturę, minimalną temperaturę w swojej miejscowości albo ogólnie jaka będzie pogoda. Więc teraz możemy sobie pod każdy na przykład przycisk wstawić inny parametr, tak? I tutaj z internetu rzeczy wykorzystamy taki ostro zakończony blok, co oczywiście już dobrze wiecie, oznacza, że musimy gdzieś go tutaj umieścić. Będzie on oczywiście pasował do zakładki, do bloków z zakładki kontrola, czyli jeżeli jest połączenie Wi-Fi, chciałabym, żeby coś się wydarzyło i my byśmy chcieli, żeby pokazało nam, tu mogłem całe, jeżeli, dobra, już duplikujemy i to do śmietniczka. Chcemy, żeby pod każdym przyciskiem pokazał nam inny parametr. Czyli oczywiście korzystamy z naszej niezawodnej magii, jak ja to zawsze z dziećmi mówię. Dzieci, teraz będzie magia, ponieważ bloki, które nie pasowały, nagle będą idealnie pasować i wtedy uwielbiają to po prostu umieszczać w tym hello swoje wyrażenia. I chcemy tutaj dopasować. O, widzicie? Łatwo znaleźć, bo to jest wszystko okrągłe, owalnie zakończone, więc jak najbardziej pasuje. I tutaj na przykład chciałabym maksymalną temperaturę, tutaj pod B minimalną temperaturę, o w Fahrenheitach wzięłam, weźmy w Celsjuszach, bo będzie nam ciężko się określić, czy jest ciepło, czy zimno. I jeszcze chciałabym, zobaczcie, tutaj w tych trójkącikach mamy wybór, tak? Możemy sobie wybierać i zmieniać. I na przykład jaka jest pogoda. No pogoda jest nie bardzo, powiem Wam, ale zobaczymy co na to Kodi. I teraz jeżeli mamy już ustawione parametry, mamy zmienione przyciski, mamy zagnieżdżone połączenie Wi-Fi, wiemy, że nam się z tą siecią łączy, to teraz przechodzimy do lokalizacji. Ważna uwaga, jeżeli mieszkacie w bardzo małych miejscowościach, to niektóre parametry nie będą wyszukiwane, znaczy w waszej lokalizacji. Więc wtedy, kiedy chcecie z uczniami coś po prostu sprawdzić, warto wskazać jakąś większą miejscowość. I zobaczcie, tutaj mam dla mojego Goleniowa, mogę dla powiatu, mogę dla Goleniowa. Ustawiam sobie Goleniów. I tutaj już jak w pierwszym wybrałam jakąś lokalizację, to ona mi się powtarza. To jest bardzo fajne, jeżeli chcemy sprawdzić parametry cały czas dla tej samej lokalizacji. Wtedy mamy pewność, że ona jest odpowiednia. Czyli mamy maksymalna temperatura, minimalna temperatura i pogoda. Wyślę to już do mojego robota i przejdę na drugą kamerkę, żeby Wam go pokazać. Albo może wezmę tutaj. O, słyszeliśmy dźwięk, nie chcę się przełączyć na tamtą kamerkę, żeby po prostu ona troszeczkę mi szwankuje. I zobaczcie, tutaj teraz będę wciskała przyciski, wciskam, a zobaczcie, wcisnęłam i trzeba chwileczkę poczekać, aż on tę informację pobierze. 4 stopnie. Mieliśmy pod A co? Pod A mieliśmy maksymalną temperaturę, czyli jest słabiutko. Teraz sprawdzamy B. Znowu wciskam, czekam chwilę. 1 stopień, to jest minimalna temperatura, więc jeszcze gorzej. I C to była pogoda. Wciskamy C, czekamy chwileczkę, aż nam się wyświetli cloudy, czyli pochmurnie, jak dobrze rozumiem.
jak widzicie, Cody tutaj wyświetla te komunikaty pogodowe po angielsku, więc to jest kolejna gratka dla anglistów takich jak Sylwester, że możemy ćwiczyć z dziećmi właśnie dodatkowo jeszcze te komunikaty w języku angielskim. I jeszcze jedną fajną rzecz chciałam wam tutaj pokazać, mianowicie, że możemy sobie ustawić, ja to sobie usunę, bo ja lubię sobie porządek zrobić. Jak widzicie, cały czas zostawiam to, że przy uruchomieniu ma się łączyć siecią Wi-Fi, bo jakby to jest najważniejsze. Teraz fajną sprawą jest pomiar, znaczy sprawdzenie jakości powietrza, ten tutaj. Osobną lekcję można jak najbardziej poświęcić na wytłumaczenie dzieciom, co jest czym. Oczywiście najważniejszym tutaj parametrem jest ten IQA, nie wiem, Sylwester teraz mnie poprawić, ja dobrze wymawiam, ale powiem po polsku, to jest, mam tutaj ściągę. To jest wskaźnik, najprostszy wskaźnik poziomu zanieczyszczenia powietrza. On jakby zbiera te wszystkie wartości, które mamy poniżej. Czyli... A ja się dołączę, to jest Air Quality Index. Tak, o, zawsze angielskim służy Sylwester, bo mój angielski jest little twinkle star, więc jakby nie będziemy tutaj go wałkować, ale skąd ja to wszystko wiem, pokażę wam. Tutaj mamy fajną stronę powietrze.gios.gov.pl, jest to strona rządowa, na której możemy sprawdzać właśnie te parametry, bo teraz jeżeli chcemy na przykład zadać dzieciom zadanie, żeby Cody świecił na czerwono, kiedy powietrze w danej lokalizacji jest złe, a na zielono, jeżeli jest dobre, czyli można na przykład wyjść na zewnątrz, się pobawić, no to musimy wiedzieć, jakie są parametry. Więc tutaj dzieciaki mogą sobie jak najbardziej sprawdzić i zobaczcie, tutaj już się samo wyświetla, mamy wszystkie wartości, wiemy, że na przykład indeks jakości powietrza jest w danej lokalizacji zły albo bardzo zły nawet, ale już sam indeks dwutlenku siarki może być na przykład znośny, tak? Więc jakby ten indeks jakości powietrza zbiera te wszystkie parametry i je uśrednia. I zasada jest taka, że im wyższe stężenie, tym oczywiście gorzej. Widzicie tutaj, o, tu już mi się zmieniło na dobry i bardzo dobry. Więc jest to naprawdę temat rzeka i fajna lekcja może wam wyjść z tego. I my chcielibyśmy sobie na przykład ustawić, że jeżeli jakość powietrza jest jakaś określona, to wtedy świeci nam na czerwono, jeżeli jest zła, i na zielono, jeżeli jest dobra. I tutaj, żeby to mi zadziałało, zobaczcie, co ja robię, takie podwójne zagnieżdżenie, bo musimy pamiętać o czym? Musimy pamiętać o naszym internecie, że jakby warunkiem wykonania przede wszystkim jest nasze podłączenie do internetu. Czyli jeżeli połączenie Wi-Fi uda mi się osiągnąć, to jeżeli jakość powietrza, i tu oczywiście korzystamy z naszych ostro zakończonych wyrażeń, które zawsze, oj, ale mi się porobiło, które jak zawsze służą nam pomocą, i jeżeli będzie większe, ja sprawdziłam już sobie te parametry i tak uśredniając, to powyżej 55 mg na metr sześcienny to jest złe powietrze, czyli jeżeli ten parametr jest większy niż 55, to ja chcę, żeby mi świeciła dioda na czerwono, ale jeżeli ten parametr jest mniejszy niż 55, to chcę, żeby dioda świeciła na zielono. I tu wybieramy zielony. Taki ładny. Tak? Czyli najpierw łączymy się z siecią, później przycisk A generuje właśnie sprawdzenie tego, ale co ważne, w jakiejś lokalizacji. I tutaj przede wszystkim trzeba, zobaczcie, ja tutaj wpiszę teraz Goleniów i nic się nie dzieje. To znaczy, że mojego miasta nie ma, nie mogę sprawdzić tej lokalizacji. Między innymi w kartach pracy zrobiłam wam takie właśnie taką tabelkę, którą dzieci mogą uzupełnić i tam są największe polskie miasta. Jednym z piękniejszych jest oczywiście Gdańsk. I ja sobie tutaj właśnie tak się ostatnio jakoś... A, jakoś Gdańsk mi się spodobał. Więc sprawdzimy sobie w Gdańsku. Ktoś może jest teraz nad morzem, wypoczywa i chce wiedzieć, czy on może wyjść sobie
na plażę czy nie. I zobaczcie, tu znowu mój Kodi. Wysyłam poprawnie sporządzony kod. Czekam najpierw, aż będzie dźwięk, że jest połączony. Sprawdzam teraz, jak mnie widzicie. I teraz znowu wciskam A i czekam. Zobaczcie, zaświeciło się na czerwono. To znaczy, że ta jakość powietrza w Gdańsku teraz jest nie za bardzo. Lepiej pozostać w domu. Czyli połączenie z internetem rzeczy, połączenie w ogóle z internetem poprzez Kodeja daje nam dla niego wiele nowych możliwości. Także możliwość wysyłania wiadomości w chmurze. Żeby wam pokazać, jak to się odbywa, skorzystam z gotowego programu. Pamiętajcie, nie bójcie się korzystać z tych przykładowych programów. Tutaj mamy nie tylko Kodi Roki, ale mamy też na przykład podzielone na AI, czyli sztuczną inteligencję, i IoT, czyli internet rzeczy. My tu korzystamy z Kodi Roki i bardzo ciekawym tutaj programem jest Flying Heart, czyli latające serce, jak dobrze rozumiem. Zobaczcie, tutaj już się wgrał nam kod. Co jest ważne tutaj? Jak korzystacie z gotowych programów, to wtedy z uczniami omawiacie, co tutaj się dzieje. Oczywiście wtedy robot mi się rozłącza, więc musimy go jeszcze raz połączyć. Zobaczcie, tutaj, co jest ważne, mamy skrypt nie tylko dla naszego Kodeja, dla urządzenia, ale mamy też skrypt dla postaci, ponieważ pojawia nam się tu duszek, czyli serce. Tutaj mamy informację, co mamy zrobić, tak? Czyli, że musimy pamiętać o połączeniu z Wi-Fi i wpisaniem hasła, tak? W miejsce Kodi i MakeBlock. Czyli to są takie podpowiedzi, oczywiście w języku angielskim, ale są one na tyle łatwo napisane, że nawet ja rozumiem. Więc znowu przechodzimy do przepisania nazwy tego naszego internetu. Ja to teraz szybko zrobię. Jak korzystacie z gotowego, rozmawiacie najpierw z uczniami na temat tego, co tutaj się może, co tutaj się wydarzy, tak? Na podstawie samego kodu i sprawdzacie. Później fajną zabawą przy gotowych kodach jest zmienianie, urozmaicanie, tak? Co możemy zmienić, co tutaj dodać? Zmienić jakieś parametry i co się dzieje, tak? Widzimy tutaj, że kiedy Kodi się uruchomi, połączy się z siecią i pokaże nam to właśnie na wyświetlaczu. Zamrugają mu oczka i wyślemy mu naszym serduszkiem wiadomość, dotykając je, że może go bardzo kochamy i on powinien odpowiedzieć nam tym samym, czyli taką animacją z sercem. Wygląda to bardzo fajnie. Mamy wpisane parametry, mam nadzieję, że dobrze. Wysyłam. Czekam najpierw, aż mi się pojawią tutaj. Pojawiły mi się oczka przez sekundę, to znaczy, że mam połączenie z internetem i teraz mogę prowadzić. Teraz wysyłam wiadomość w chmurę o treści Heart poprzez dotknięcie mojego serduszka. I zobaczcie, wysłanie tej wiadomości sprawiło, że Kodi zareagował animacją, tak? Ale żeby tak się zadziało, trzeba było napisać dwa skrypty dla postaci, dla duszka i tutaj mamy właśnie zakładkę wiadomości w chmurze i dla urządzeń. Co możecie zrobić z tym skryptem ze swoimi uczniami? A spróbować na przykład, żeby zmienili duszka, żeby to nie było serce, tylko na przykład samolot, tak? I wtedy wiadomość, którą wysyłamy, żeby też brzmiała samolot. Później, kiedy odbiera Kodi Roki wiadomość samolot, może na przykład przelatywać tutaj samolot. Jest to fajna zabawa. Myślę, że na pewno spodoba się uczniom i na pewno pokażę im, jak z tego korzystać. A teraz myślę, że już czas na sztuczną inteligencję, więc czas na naszego niezawodnego oczywiście Sylwestra. Czy Sylwester jest? Jestem. Na starcie. Jestem, już się podłączam, ja tylko dodam, słuchajcie, do tego, co Jola pokazała, jeżeli chodzi o IoT, czyli internet rzeczy.
Tam możemy pobierać dość dużo danych i te dane rzeczywiście są, słuchajcie, pobierane przy okazji z tak zwanego publicznych API, czyli takich punktów dostępowych, które są jakby publicznie dostępne w sieci i te dane są upubliczniane chociażby na strony, na których możemy sobie sprawdzić w zimę ten stopień zanieczyszczenia i tak dalej, i tak dalej. I to jest globalnie z tego świata. I rzeczywiście jest tak, że każde większe miasteczko posiada po prostu gdzieś zawsze jakiś taki miernik, chociażby stopnia zanieczyszczenia, czy taką stację pogody, która udostępnia te dane publiczne, tak? Więc warto sobie wpisywać, warto sobie szukać. Wracając do tych czujników, słuchajcie, czyli AQI, czy PM-y tak zwane, tak, COSO2 i NO2, to też może się różnić, zależnie od tego, do jakiego czujnika się podłączy, do jakiego API się podłączycie, tak, to te stacje badawcze mierzą różne czynniki, tak, więc może być tak, że na przykład nie znajdziecie informacji w waszym lokalnym mieście, na przykład natomiast na NO2 na przykład, tak, natomiast znajdziecie PM-y na przykład 2,5 tylko, albo w jednym 2,5 i PM10, a nie znajdziecie pozostałych, tak, więc to wszystko jest zależne od tego, jakie dane wysyłane są w internecie. I jeszcze dodam tylko do tego, że słuchajcie, jeżeli chcecie sobie przeprowadzić taką lekcję z tym związaną, niekoniecznie informatyki, ale na przykład przyrody, to ja podsyłam tu na Click Meetingu dla tych, którzy są z nami, link do scenariusza bezpośrednio ze strony, którym właśnie napisałem, gdzie te wszystkie, słuchajcie, parametry są także dla dzieciaków powyjaśniane. Tak więc warto spróbować i takiego kodę jak raz zaprogramujemy i wyślemy do niego ten kod, to tak naprawdę może być to taki nasz dzienny kod, którego jak odpalimy, tak będziemy sobie sprawdzać rzeczywiście, czy ta, powiedzmy, jakość powietrza pozwala nam chociażby wyjść na spacer z dzieciakami, więc warto sobie coś takiego napisać i na przykład poużywać przez kilka dni z dzieciakami, albo niech notują pomiary, tak, i prowadzą sobie takie badania własne. W dzienniczki. Tak, w dzienniczki właśnie, gdzie będą korzystać z takich rzeczy. Stacji pogodowych kodej. Dokładnie. No ale dobra, słuchajcie, idziemy w takim odkładzie sztuczna inteligencja, a dokładnie, słuchajcie, pokażę wam, jak zobaczymy, czy jedna kamerka wystarczy, czy nie będę musiał tu z kamerki się rozłączyć, jak, słuchajcie, za pomocą wbudowanej kamerki oraz odpowiednio napisanego skryptu zaprogramować, słuchajcie, nasze tak naprawdę w bloku, ale przy okazji kodeja na to, żeby na nas jakoś tam zareagował. Więc to, co Jola mówiła, przede wszystkim trzeba być zalogowanym. Ja mam robocika. Jak ktoś nie ma konta, wystarczy kliknąć rejestrację, wpisać adres e-mail, wpisać, słuchajcie, hasło i to już jesteście w domu. Tyle wystarczy. I potem, jak jesteśmy w kodeju albo w postaciach, bo zależy, co będziemy chcieli wyciągnąć, to klikamy tutaj na dole na plusik rozszerzenia. I zobaczycie tutaj, że mamy te tak zwane dodatkowe bloki do kodeja. W przypadku sztucznej inteligencji to akurat nie będziemy używać rozszerzeń kodeja, a przejdziemy do kategorii postaci, ponieważ sam mBlock jest aplikacją, która oprócz wspierania szeregu sprzętu zarówno MakeBlocku, jak i firm trzecich, bo jakby pozwala nam na programowanie bez użycia jakiegokolwiek robota. Więc słuchajcie, jestem teraz na postaciach. Zobaczcie, że kod jej został zamieniony przez taką pandę. A, momencik, bo wy tego nie widzicie. Ja z całego tego rozpędu nie włączyłem swojego ekranu. No właśnie. Ale już zobaczycie. O. Więc już widzicie mój ekran, czyli z urządzeń przechodzę do postaci. Panda zastąpiła nam tak naprawdę kodeja i klikam, słuchajcie, tu na rozszerzenia i zobaczcie, pojawia mi się szereg rozszerzeń, zarówno tych oficjalnych, jak i tych nieoficjalnych. Spróbuję sobie to zawęzić, klikając na AI, tak jak Jola mówiła, bo AI będzie, a dokładnie, słuchajcie, przejdziemy dzisiaj przez usługi poznawcze. Klikam sobie dodaj i zwróćcie uwagę, że w kategoriach bloczków, tak, pojawia mi się na samym dole taka nowa kategoria, tutaj kategoria bloczki usługi poznawcze. I teraz zgodnie z założeniem spróbujemy nauczyć naszego kodeja rozpoznawać nasze emocje. Ja proponuję dwie emocje, jakby szczęście i
i może zdziwienie, tak? Bo nie potrafię się tak wykrzywiać, żeby smutek mu pokazać, więc spróbuję z czymś łatwiejszym dla mnie, czyli chociażby jakieś zdziwienie z zaskoczeniem. Co potrzebujemy? Potrzebujemy zaprogramować zarówno urządzenie, jak i postaci. Ale zaczniemy najpierw od, słuchajcie, postaci. Przede wszystkim zastanówmy się, który z tych bloków będzie nam potrzebny. Więc zwróćcie uwagę, że tu jest dużo: rozpoznawaj dróg, rozpoznawaj mowę, rozpoznawaj obrazy, obiekty po obrazku, rozpoznawaj wiek osoby. To jest ciekawe. Nie zawsze im się to udaje. A pod spodem mamy, słuchajcie, coś takiego jak rozpoznawaj emocje. No i zwróćcie uwagę, że ja sobie to wyciągnę. Od razu wyciągnę sobie i przygotuję inne klocki, tak? Więc tu mamy coś takiego jak intensywność emocji, to nie będziemy mierzyć. Natomiast mamy jeszcze taki bloczek jak nastrój to. I zwróćcie uwagę, że mamy kilka predefiniowanych nastrojów: szczęśliwy, neutralny, zaskoczony, smutny, gniew, pogarda, obrzydzenie i strach. No i dobra, słuchajcie, na razie to odkładam na bok, na dół, a zatrzymuję się przy tym rozpoznawaj emocje. Jak to zaprogramować, żeby on te emocje rozpoznał? Potrzebuję jakiegoś klawisza, który będzie inicjatorem tego polecenia, więc idę sobie do zdarzeń i powiedzmy, że wyciągnę, kiedy spacja naciśnięta. Kiedy spacja została naciśnięta, wtedy rozpoznę emocje po sekundzie. Zwróćcie uwagę, na razie nie jest kompletny. Tak, ja pokażę to w działaniu. O, widzicie? I w tej chwili mam tak, że jest odmowa dostępu. Spróbuję wyłączyć się z kamery, a zostać tylko przy mikrofonie, ponieważ dwa programy nie mogą używać w tym samym momencie kamery. Zobaczymy, czy nam to pójdzie. A jak nie, to spróbujemy. O. No nie. Dobra. To zrobimy nie tak właśnie, bo my mamy kamery, więc tak myślałem, że będzie przy kliku, a nie miałem jak przetestować tego wcześniej. Ale dobra, za chwilę skoczę po kamerę, jak już będziemy mieć kod gotowy. Więc po naciśnięciu spacji on tak naprawdę powinien tutaj nas wyłapać na kamerze. Tak. A potem, potem właśnie, słuchajcie, powinien zrobić nam zdjęcie i to zdjęcie nam zapisać. Spróbujemy za chwilę z inną kamerką. Dobra, to chowamy na bok, czyli rozpoznaję emocje. I teraz musimy stworzyć sobie coś na zasadzie warunków, tak? Więc potrzebuję, kiedy kliknięto flagę, bo to będzie nasz inicjujący. Potrzebuję przejść do kontroli i tu, słuchajcie, postawię sobie dwa warunki. Jeżeli jakiś nastrój i jeżeli jakiś drugi nastrój. W tym przypadku będę starał się rozpoznać nastrój szczęśliwy oraz, słuchajcie, nastrój zaskoczony. I teraz tak, jeżeli połączyłbym to tak, to tak naprawdę tylko raz by ten nastrój rozpoznał, prawda? I tyle. Natomiast ja chcę, żeby on cały czas pilnował mi tego, więc zabezpieczę się pętlą zawsze. I teraz tak, jeżeli nastrój będzie szczęśliwy, ma coś zrobić, jeżeli nastrój będzie zaskoczony, ma również coś zrobić. W tym przypadku chcę, żeby on skomunikował się z robotem, czyli z naszym Kodiroki, tak? I razem z komputera do tego Kodiroki wysłał nam kod. Potrzebuję w takim bądź układzie do tego, słuchajcie, innego klocka i będzie to klocek nadaj komunikat. I teraz tak, wrzucam nadaj komunikat, tu klikam na nową wiadomość, to będzie happy, czyli szczęśliwy po angielsku, a tu, słuchajcie, drugi komunikat i tu będzie, co tu będzie, zaskoczony, tak? Super surprised, czyli SAP. Ja sobie troszeczkę ułatwiłem. Teraz, jeżeli chodzi o kod do duszka, wszystko mam gotowe. Klikam spację, rozpoznaję moją emocję. Tutaj ten kod sprawdzę. Jeżeli rozpozna, że szczęśliwy, nada komunikat happy. Jeżeli będzie surprised, czyli zaskoczony, to nada komunikat SAP. Przechodzę na urządzenia i tym razem muszę, słuchajcie, zaprogramować robota. A to już jest dość proste. Kiedy otrzymam happy,
i kiedy otrzymam surprised. Więc kiedy otrzymam happy, mój Cody może na przykład zareagować. Pójdźmy na łatwiznę, tak? Natomiast można oczywiście te kody rozbudować serduszkami, a kiedy otrzymam surprised, mój Cody zareaguje takimi oczyma, o, takimi wow, otwartymi, dobra? I dosłownie dajcie im sekundkę, spróbuję podłączyć drugą kamerkę, zobaczymy, czy ona mi zadziała, tak żeby pokazać wam ten kod w praktyce. Nie ma Sylwestra, to ja chociaż mam chwilkę, żeby sobie tutaj z wami porozmawiać. Jak macie jakieś pytania, oczywiście piszcie w trakcie na czacie, bo kiedy mówi Sylwester, to ja mam okazję tutaj na to popatrzeć, a kiedy mówię ja, to wtedy Sylwester może wam coś odpisać. No, z niepokojem czekam, aż tutaj Sylwester to uruchomi. To jest też fajne połączenie, że dzieciaki nie widzą tylko, że programujemy w Scratchu, ale też widzą, że faktycznie tym Scratchem, tym MakeBlockiem można coś uruchomić. Można uruchomić robota i on będzie reagował, tak? Tutaj ta paleta tych umiejętności poznawczych właśnie w Scratchu jest ogromna. Widzieliście, tam jest też wiek, płeć, okulary, czy są słoneczne, czy przeciwsłoneczne, czy są takie korekcyjne, jak ja mam. Wiek jest bardzo ciekawy. Może na koniec, jak starczy nam czasu, właśnie uda mi się to pokazać. Akurat mogę to pokazać, bo w moim przypadku Kodi i MakeBlock tutaj dały radę, czyli nie pokazały mi, że jestem po 40, a nie jestem, więc pokazały mi, że mam mniej niż 30 lat. Jak sprawdzałam, jeszcze testowałam to na córce, która mówię, pokaż się tutaj w kamerze, i u niej też pokazało, że mniej niż 20, ale nie mniej niż 10, czyli dobrze, bo córka ma lat prawie 12, więc to sprawdza się momentami, ale wiadomo, jest to maszyna, więc też nieraz jest wiele śmiechu. Pamiętajcie, że na internecie rzeczy pracujemy w trybie wyślij, bo za każdym razem musimy jakby zainicjować to połączenie z internetem, a na sztucznej inteligencji pracujemy w trybie live, tak? Warto się zalogować, warto mieć konto, także dlatego, że kiedy zapisujecie sobie swoje programy, możecie z nich później korzystać. Ja to bardzo często robię. Pracuję tutaj na tym komputerze, na tym urządzeniu, a później pokazuję na monitorze i wtedy jak najbardziej to się sprawdza. Widzę, że Sylwester tutaj się pojawił. Zaraz będzie miał tutaj zaskoczony, mu od razu wyskoczy error, ale jeszcze chwilę poczekamy. A, cisza. Tylko powiedzieć, że tak, rzeczywiście, tylko jeszcze muszę sobie mikrofon w takim układzie zmienić, bo używanie mikrofon też blokuje. Tak więc Jola, jeszcze możesz kontynuować, potrzebuję dosłownie sekundy. O, jak cudownie, cudownie mogę sobie dalej pomówić. Tak, i jeszcze oprócz rozpoznawania tutaj naszej twarzy, naszych emocji, wieku, to także mamy rozpoznawanie słów, tym także słów mówionych po polsku, więc to jest po prostu dla dzieciaków to jest magia i to jest niesamowite. Koniecznie część tutaj tych gotowych programów, które są, pokażemy wam, ja już wam jeden pokazałam, więc koniecznie korzystajcie z tych programów, przyjrzyjcie je sobie, bo naprawdę jest tam kopalnia pomysłów. I zapisujcie też swoje, modyfikujcie, zapisujcie. Możecie też zakładać dzieciakom konta, żeby oni mogli zapisywać swoje programy na swoich kontach i z nich korzystać. I co, mam uciekać? O, Sylwester, coś. Byłeś set, że tak powiem. Nie odczytuję ci tam. A jestem właśnie ciekawa, czy u mnie to by poszło, bo jakby do kamerki mam osobny mikrofon. Zawsze jak się łączymy z Sylwestrem, to jest problem, bo ja mam tutaj do każdego urządzenia mikrofon i później mnie nie słychać. A u Sylwestra jest znowu niedobór mikrofonów. Więc poczekamy jeszcze chwilę, co Sylwester powie.
bo teraz jestem ciekawa właśnie, czy przy moim kolejnym, które chcę Wam pokazać, kamień, papier, nożyce, czy to też zadziała. Jeżeli nie, to myślę, będziecie musieli sobie przetestować na swoich kodejach. Mam nadzieję, że już jesteście szczęśliwymi posiadaczami. Mi jak zawsze jest mało, coraz więcej dzieci w klasach, coraz więcej przychodzi i przydałoby mi się jeszcze parę, ale to muszę jakieś dofinansowanie znaleźć. Jak tam Sylwester na łączach? Bo ja wiesz, ja tak mogę długo mówić, naprawdę. Bo jak to mówią, mam gadane. Macha do mnie i wychodzi. Sylwester, daj znać, co u ciebie. Dobra, wracam. To niestety, słuchajcie, o właśnie wyskoczyło, że mikrofon nie działa, więc ja zrobię tak. Jola, zostań na łączach, ja włączę program jeszcze raz, pokażę to z kamerką, tak, ponieważ tak jak mówiłaś, a niestety kamerkę drugą zostawiłem w pracy, bo miałem Skype'a. I pokażę Wam, a Jola będzie po prostu Wam mówić, co i jak, dobra? Będzie normalnie. Dubbing. Tak zrobimy, bo nie da się właśnie testem minus, jak się robi coś live, czy nagrywa, tak, że nie można używać tego samego sprzętu w dwóch programach. Tak więc słuchajcie, ja się wyciszam, uruchomię to, bo przed chwilą zresztą zapisałem ten program, tak, specjalnie dla Was i pokażę Wam, jak to będzie działać, a Jola będzie mi to robiła na raz. O matka, muszę się skupić. Dobra. Otwieramy Make Bloka. Zalogowany nasz tutaj Sylwester przechodzi do projektów, jak widzicie, nienazwany 4 minutę temu zapisał, więc to jest na pewno ten program i już nam on się otwiera. Teraz, kiedy wciśnie spację, a najpierw jeszcze nam tutaj pokażę tak, żeby powiększy, możesz powiększyć trochę, jak możesz. A tu mi pokazuje, przechodzi na urządzenia, łączy się, wiadomo, tak jak mówiłam, to robimy na trybie live. O, i wcisnął spację i uruchamia się. I mamy uśmiech, zobaczcie. Uśmiechnął się, tutaj mamy zdjęcie w prawym dolnym rogu, jakie zarejestrował właśnie program i Cody Rocky zareagował tak, jak chcieliśmy, czyli miał uśmiechnięte oczy. Zobaczcie, tutaj można właśnie tak jak Sylwek pokazuje, chować to okno i każde wciśnięcie spacji generuje jakby, a bo ty masz ustawioną 1 sekundę, więc masz mało czasu, musisz dać sobie ze 3 sekundy. Ja zawsze daję 3. U siebie reaguje, no bo ty tak od razu uśmiech. Ale jestem ciekawa, jak to zaskoczony zrobisz. W 3 sekundy, w 1 sekundę. Bo szczęśliwy jakby wychodzi ci super. Jakby z doświadczenia wiem, że to szczęśliwy to wychodzi najłatwiej, tak? Bo to wystarczy po prostu mieć otwartą buzię. A wszystkie inne emocje to jest właśnie już... O, udało się! I to od razu! No, szacunek kolego, naprawdę. O, i to już... uśmiechnięty i Cody jest zakochany po prostu w tym uśmiechu. Czyli to są jakby zczytuje program takie jakieś stereotypy, można powiedzieć jakieś takie schematy, jak wyglądamy, kiedy jesteśmy szczęśliwi, a jak kiedy jesteśmy zaskoczeni. Jak mój dubbing, jak mi poszło. Bardzo dobrze, no właśnie, to jest z tymi kamerkami, także rzeczywiście to ciężko pokazać, ale tak jak widzieliście, tak, rzeczywiście, on w tym momencie po naciśnięciu spacji jest ta sekunda opóźnienia, robi zdjęcie, potem sztuczna inteligencja rozpoznaje to zdjęcie i następuje przesłanie kodu. Bot dostaje kod, ja na początku mi nie przełączyłem się w tryb live, to dlatego nie zaskoczyło, dostaje kod i pokazuje nam właśnie właściwą, słuchajcie, buzię. Niby zaawansowane, ale tak naprawdę jest to bardzo prosta technika, którą można bardzo łatwo, słuchajcie, sobie użyć. Co ciekawe, bo my mówimy o nastrojach, ale ja Wam pokazałem także przy usługach poznawczych, przy rozszerzeniach, że Cody, słuchajcie, jest w stanie dokładnie tą samą metodą rozpoznawać różnego rodzaju, słuchajcie, obrazki. Tak więc możemy sobie coś takiego jak rozpoznawanie obrazów, tak, mark, celebryci i tak dalej włączać i próbować się tym bawić. Być może pokażemy to na następnych zajęciach, bo tam będziemy chociażby usługi pokazywać, nie usługi poznawcze, tylko maszynę do trenowania pewnie, Jolanta, nie? Bo tego jeszcze nie było.
No Tak może więc dzisiaj tutaj. coś o niej już powiemy, bo jak ja przejdę teraz do mojego Nie, dzisiaj małżeństwa. tego nie zdążymy. Nie damy rady. Dobra. Nie damy rady, więc musimy was troszeczkę tak podtrzymać. Tak więc słuchajcie, Jola teraz idzie do kolejnego programu, a ja później do was wrócę, bo pokażę wam, jak Cody Rocky potrafi rozpoznawać wyrazy i na nie reagować. Czyli możemy zaprogramować robota tak, żeby reagował na to, co do niego powiemy. Dobra, to teraz moja kolej. Zobaczymy, jak to u mnie pójdzie. Dobra, czy już tu musisz, Sylwester? Tak, właśnie. Oddać mi ekran i już mam. Kochani, więc teraz ja chciałam wam pokazać taką super rzecz, którą odkryłam. Tutaj już się połączę. Albo nie, po co by tak mnie rozłączy. Jak zwykle gotowe programy, które są po to, żeby z nich korzystać. I mi tutaj rzucił się w oczy taki program o nazwie Mora. Kompletnie nic nie mówiący. A to jest świetna zabawa. To jest nic innego jak papier, kamień, nożyce. I zobaczcie, trochę najpierw oddalę, ale zaraz wam tutaj przybliżę. To jest fajny sposób na grę z Kodejem w papier, kamień, nożyce. I tak jak zawsze wam mówię, najpierw przeanalizujcie z uczniami, co według nich tutaj się wydarzy. Mamy tutaj takie słowa jak rock, scissors i paper, czyli kamień, papier i scissors, czyli nożyce. Co tu się dzieje? Kiedy wciśniemy spację, nasz Kodi zacznie losować liczby od 1 do 3 i będzie odbierał od nas komunikaty. Skąd on będzie wiedział o tych komunikatach? O tych komunikatach od nas? Oczywiście z postaci, tak? Tutaj z postaci mamy w postaciach, w naszych duszkach zakodowane, że kiedy wciśniemy spację, on zacznie odczytywać, czy pokazujemy papier, kamień czy nożyce. Dokładnie kamień, nożyce czy papier, tak? I zależnie od tego on będzie losował, czy pokazuje kamień, nożyce czy papier, tak? I teraz jeżeli tutaj ogólnie mamy skrypt dla każdego, tak? Czyli jeżeli my pokażemy nożyce, on pokaże kamień, no to się ucieszy, bo wygrał. Jeżeli my pokażemy to, on pokaże to samo, czyli wylosuje to samo, to będzie taki trochę zawiedziony, bo nie zdobędzie punktu ani on, ani ja. A jeżeli on pokaże papier, wylosuje papier, a ja pokażę nożyce, no to on przegra, tak? Więc trzy reakcje w zależności od tego, co on wylosuje i co on co my mu pokażemy. I tu się już łączę. Teraz tak, żeby nie korzystać z 50 kamer, będę starała się tutaj pokazać. Tutaj, jak widzicie, on ma też zaprogramowany ruch, tak? Tutaj, koło naszej pandy, koło naszego duszka, mamy punkty. Więc kto wygrywa. Przechodzę tutaj do postaci i spacją uruchamiam okienko. Tutaj oczywiście też będzie tak, o teraz mi będzie tam zczytywał. I zobaczcie. Pokazuję i co mi się robi? Scissors 80, 99%, czyli że to są nożyczki. Później jak wezmę tak, no to to jest na prawie na 100% kamień. Najtrudniejszy jest papier, tak? Najtrudniej jest pokazać papier. Właśnie kiedyś mi to wyszło, ale chciałam właśnie o tej maszynie do trenowania powiedzieć i nie wiem teraz, czy mogę powiedzieć. Bo jak sprawdzić, co ja mam pokazać, żebym wiedział, żebym no to, ten papier, żeby pokazać. No ja się nad tym zastanawiałam, co zrobić, żeby ten papier się pokazał. No właśnie i odkryłam, co trzeba zrobić. Trzeba sprawdzić, jak nasz robot jest wytrenowany. Ja tylko tu wspomnę. Tutaj mamy, zobaczcie, model szkolenia, gdzie ja weszłam. Weszłam w postaci, weszłam nasze zakładki i mamy tutaj właśnie to uczenie maszynowe. Wchodzę w model szkolenia i widzę, na ile, ten papier jest najważniejszy, tu jest ten papier, na ile to, co ja pokazuję, o trochę oddalę, jest odczytywane przez mojego robota jako papier. Zobaczcie, o, on zczytuje różne parametry, na ile co jest czym. O, papier to ja wcześniej tak pokazywałam. Tak. Zobaczcie, głównie to są nożyczki i
Nożyczki i kamień, tak? Papier jest bardzo trudno. Raz wychodzi lepiej, raz gorzej, wiadomo jak to w życiu. Ale o, widzicie, tu już trochę jakby osiągnęłam. On cały czas te dane analizuje i tu zobaczcie, po prawej stronie pojawia się wynik, tak? Czyli na ile to, co ja pokazuję, daje mi dany wynik. Więc zadanie dla Was to jest zrobić tak, żeby pokazało papier, a ja Wam pokażę, jak tutaj teraz ta gra wygląda. Podejrzę sobie tylko, jak widać mojego robota. No. I już tutaj wciskam spację. Okienko do rozpoznawania trochę schowałam. Widzicie? I pojawił się smutek. On tutaj się rusza, ponieważ ja pokazałam coś, że on przegrał i już został mu odjęty punkt, tak? Na przykład chcę pokazać kamień. O, mam kamień. Wciskam spację i on mi szczytuje jako kamień, losuje i on widocznie miał coś, co sprawiło, że miał to samo, miał też kamień. I teraz o, nożyczki. Nożyczki, wciskam spację. A on co wylosował? O, on musiał mieć papier, bo przegrał. I widzicie, zdobyłam punkt tutaj w lewym górnym rogu. Znaczy kodzi zdobył. Ale widzicie, tu mamy zliczanie. Tu na kamerze szczytujemy. Chwała dla tych, którym się uda zrobić papier, ale powiem Wam, że jest to możliwe. Jest to jak najbardziej możliwe, bo udało mi się to już dzisiaj i udało mi się ostatnio, jak to próbowałam. Ale to jest właśnie to uczenie maszynowe, czyli on analizuje wiele różnych punktów, tak? Też tło, jakbyśmy, zobaczcie, tutaj nic nie pokazuje i cały czas jest kamień, tak? Jakbyśmy zrobili też białe tło, to też by nam to pokazało. Więc możemy z uczniami zrobić taki właśnie kod albo wgrać ten gotowy i spróbować właśnie zagrać, zobaczyć kto wygra i jak Cody sobie z tym poradzi. Pamiętajcie, korzystajcie z tych gotowych programów, nie bójcie się ich. Ten, zapamiętajcie, nazywa się Mora i wasz Cody staje się interaktywnym graczem, partnerem dla waszych uczniów. Powoli zbliżamy się do końca. Nie wiem, czy jeszcze coś zdążymy, Sylwester, powiedzieć. Ta, to oczywiście, że tak, bo ja chciałbym pokazać jeszcze moją. Bo to szybko. To nie ma tak, tak, słuchajcie. No dobra, Jola pokazała Wam o uczeniu maszynowym, ale o tym ja sądzę, że powiemy troszeczkę, ja Wam powiem troszeczkę więcej, bo uczenie maszynowe naprawdę może świetnie się sprawdzić. Na przykład możemy sobie napisać program, że Cody będzie już witał w drzwiach naszych uczniów z imienia chociażby, albo reagował na nich, no ale o tym następnym razem. Natomiast słuchajcie, ja chciałbym Wam pokazać jeszcze coś takiego jak rozpoznawanie mowy. Tak więc przełączam się na udostępnianie ekranu, tak żebyście widzieli mój program. I teraz tak, idziemy do dzieła. Więc jesteśmy w naszej kategorii, słuchajcie, którą dodaliśmy przy postaciach, czyli usługi poznawcze. I tutaj, słuchajcie, to o czym Wam mówiłem, mamy różne bloki dotyczące rozpoznawania na przykład tekstu pisanego lub drukowanego, ale na samym początku mamy, słuchajcie, rozpoznawanie mowy. Więc potrzebuję coś takiego, jak rozpoznawaj mowę w języku. No ja po mandaryńsku nie mówię, więc jednak, słuchajcie, będę trzymał się tego języka polskiego, zmieniam sobie to na język polski i będę potrzebował jeszcze taki bloczek jak wynik rozpoznawania mowy. Teraz znowu potrzebuję bloczku, od którego to zainicjuję, czyli biorę sobie, kiedy spacja naciśnięta, wtedy zadanie będzie takie, aby rozpoznać mowę w języku polskim przez 2 sekundy. I teraz potrzebuję warunek, czyli jeżeli, słuchajcie, i teraz tak, chciałbym, żeby nasz Cody po prostu zamiałczał. Dobra? Ja sobie go podłączę ponownie, bo mi się rozłączył. Więc chcę, żeby Cody zamiałczał. Jak powiem, że jest kotem. Więc jeżeli wynik rozpoznawania mowy będzie równy, słuchajcie, wartości kot, to Cody ma zamiałczyć. Jak to osiągnę?
Korzystamy z wyrażeń, korzystamy z równości. Z jednej strony biorę wynik rozpoznawania mowy, z drugiej strony wpisuję słowo kod. I teraz, tak jak zrobiliśmy to przy poprzednim kodzie, słuchajcie, potrzebuję nadać komunikat. Więc nadaję komunikat, nazwę ten komunikat kod. Po stronie kodeja, czyli przechodzę teraz na urządzenia, biorę, kiedy otrzymam komunikat kod. No i o ile dobrze pamiętam, to w głośniku znajdziemy odtwórz dźwięk kod. Kod, nie kod. Miał. Zamiałcz, miałczenie, o jest. Otwórz dźwięk, miałczenie. Tak więc zobaczcie, dość prosty kod. W robocie trzymam tylko to, kiedy otrzymam tak kod, wiadomość, odtwarzam dźwięk, a tutaj mamy rozpoznawaj mowę i kiedy wynik rozpoznawania mowy będzie równy kotu. Spróbujmy, zobaczymy, czy się uda, czy znowu nie muszę się tu wyciszyć. Zapewne. Kot. O, mam nadzieję, że słyszeliście. Spróbuję jeszcze raz. Kamera nie działa, ale mikrofon działa bez problemu. Kot. I zwróćcie uwagę, że słuchajcie, to zminimalizuję. Mogę nauczyć kodeja reagować, tak? Na szereg komend, więc co tam było? Niech będzie spać, zobaczymy, czy. A było tam senny, spróbujemy jeszcze dodać jeszcze jedno. Więc kiedy otrzymam spać, to tu gdzieś było takie chyba, że on miał iść spać, o jest senny. No to zobaczmy. Wracamy tutaj. Spać. Kot. Słuchajcie. Kot. No i przestał mnie słuchać. Kot. O, teraz zaskoczyło. Spać. Dobra, mam nadzieję, że było to słychać. Jolo, potwierdzisz? Tak, potwierdzam. Kot jak żywy. I żeby dzieci tak reagowały. Spać i od razu. I spać też było słychać. No dobra, słuchajcie, tak. To tak w dużym skrócie, bo rzeczywiście tak jak Jola mówi, kończy nam się czas na dzisiaj. Jedna z tych kolejnych usług poznawczych, które warto, słuchajcie, zgłębić. Jeżeli macie potrzebę, to piszcie. Będziemy kolejne usługi także będziemy słuchać. Słuchajcie, będziemy pokazać, jak na przykład rozpoznawanie tekstu. Tak drukowanego lub pisanego za pomocą właśnie kamerki wtedy skanuje, czy właśnie rozpoznawanie różnych obrazów. I ode mnie wrzuciłam kartę pracy oczywiście, jak zawsze. Tak jak zawsze, karta pracy od Joli. I za dzisiaj Wam bardzo dziękujemy. Jak zawsze, słuchajcie, nagranie z tego webinaru znajdziecie do obejrzenia sobie na później i na spokojnie. Oczywiście na YouTubie Mentor Systemy Audiowizualne. I już zapraszam Was dzisiaj na kolejne. Niech tylko zerknę w kalendarz. Kiedy to będzie? Pamiętaj, że jest majówka. Tak, pamiętam. Więc kolejne nasze spotkanie będzie 9 maja. 9 maja, poniedziałek o 20. Jola, jakiś problem z kartą pracy, mówi Jan. Zaraz zobaczę. A tak, musisz dostęp dać zewnętrzny. Oj, już tą a to jest, będę. A to jest w standardzie, jak się coś rzuca w dysk Google i się nie przemieni tak, tego występu. Tak. Już, kochani, ale cieszę się, że sprawdzacie, że jesteście czujni, bo bałabym się, że robię to, wiecie, dla nikogo. Ale nie, widzę, później są pobierania, także polecajcie dalej, żeby tych
Pobrań było jak najwięcej. Tak, i te karty pracy są, słuchajcie, ekskluzywne dla tych osób, które dołączają do nas na spotkania na Click Meetingu. Warto o tym wiedzieć, natomiast dostępne ogólnie są scenariusze, które znajdziecie na stronie kodowania na ekranie i tam też wszystko, co do tej pory z Jolą tworzyliśmy, jest umieszczane z takich standardowych scenariuszy niededykowanych jakby tym spotkaniom. No dobrze, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i zapraszamy Was serdecznie już za tydzień na ostatni odcinek z całej serii. A jeżeli będziecie mieli jakieś potrzeby, to być może zorganizujemy coś ekstra, tak więc będziemy też Was prosić o to, co byście chcieli jeszcze się dowiedzieć z programowania związanego z Codrocki. Dobra, tutaj taki nieskrócony Wam rzucam od razu. Duży. No tam taki ładny, skrócony, ale to myślę, że wszystko będzie do pobrania i korzystania. Tak. Dzięki jeszcze raz. I dobrej raz. Nocy. Dobrej nocy. Ja idę na sanki jutro, nie wiem jak ty. Nie, ja właśnie chyba będę skakać po drzewach przewróconych na ulicę, także raczej nie będzie sanek. Bo wy chyba śniegu nie macie. Nie, my mamy wiatr. Jakbyś chciał troszeczkę na zaspy, to pożyczymy. Przepraszam, pamiętaj, że ja z Kieleckiego jestem. No tak, wiem, ty wiesz co to wiatr. U nas jak nie wieje, to znaczy, że wszyscy się dziwią i zastanawiają, że coś jest nie tak. Że świat się kończy. Dokładnie. Dobra. Dziękuję Wam bardzo. Spokojnej nocy i do zobaczenia na kolejnym webinarze. Do zobaczenia.